31 lat temu zmarł Andrzej Kijowski, krytyk literacki, publicysta, felietonista, eseista, prozaik i scenarzysta. Nazywany był duszą w ruchu. Krzysztof Dybciak, który właśnie napisał książkę, w której bardzo dużo miejsca poświęca ojcu, pytam go, dlaczego się zająłeś ojcem? No, powiedział mi, bo to jest najwybitniejszy krytyk od czasów Brzozowskiego, bo to jest krytyk, który był pisarzem i to jest krytyk, który taką literaturę z krytyki uczynił.